Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali, myślę, na dość ciekawy temat, ponieważ skupimy się na tym, dlaczego kury dziobią inne przedmioty. Jest to dość ciekawe, ponieważ często piszecie w komentarzu, że kury wam dziobią, dziobią jajka, to często się zdarza, ale już o tym odcinek był. Natomiast dlaczego kurki, słuchajcie, dziobią takie przedmioty? Jak stropian, jakaś papa, często się zdarza, że jakieś gąbki czy inne Yy, miejsca w kurniku, które mamy na przykład jako izolację. Dlaczego się tak dzieje? Dzisiaj o tym porozmawiamy, co to powoduje, yy, jakie skutki to za sobą niesie, i tak dalej, czym to jest spowodowane, więc zapraszam was do oglądania. I oczywiście na wstępie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby było nas coraz więcej, żeby kanał się rozwijał, no i żeby tej wiedzy dla Was dostarczać jak najwięcej. Więc tak to słuchajcie się przedstawia. I dzisiaj właśnie o tym trochę. Porozmawiamy. Więc pierwsza rzecz, słuchajcie, taka najważniejsza. Dlaczego bardzo często zdarza się tak, że kurki dziobią różne przedmioty? Może być to spowodowane tym, że nie mają wszystkich składników odżywczych, które. Dostają słuchajcie w pokarmie. Bardzo często się tak zdarza. Ja tutaj nie chcę wymieniać, bo każdy sobie może to sprawdzić, jakich składników najczęściej, natomiast to jest główna przyczyna. Przyczyną jest to słuchajcie, że nie dostarczacie odpowiedniej ilości wartości odżywczych w pokarmie. Jak to zmienić? No przede wszystkim trzeba zmienić dietę u drobiu. To znaczy, najczęściej się to zdarza zimą, kiedy kury często przebywają w kurniku. Najczęściej się to zdarza w momencie, kiedy właśnie po pierwsze te kurki już są w tym kurniku yy, i są dość długo. No, i niestety nie dostarczamy ich, im wszystkich wartości. Więc skupiamy się, słuchajcie, tak jak zawsze Wam mówię, na zbożu, głównie tutaj pszenica. Możemy podawać kukurydzę, soję, warzywa, owoce, zielonkę. Tu się nie chcę powtarzać, sami wiecie, czym karmimy, już było na wielu odcinkach. I jeżeli to zrobicie, to raczej tego problemu mieć nie będziecie. Potwierdza to fakt, że często piszecie do mnie, jak karmić drób, jak Wy karmicie drób, i nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebyście mi pisali, że tutaj kurki dziobią Wam coś innego, niż powinny. Inny. Oczywiście, jeżeli sobie chodzą po wybiegu, to jest to normalne, naturalne. Natomiast, jeżeli podchodzą do styropianu czy do jakichś innych izolacji, nie jest to normalne i tutaj brakuje jakichś składników, coś je do tego, słuchajcie, przyciąga. Dlaczego może mieć to szkodliwe skutki? Przede wszystkim dlatego, moi drodzy, że te elementy, z których jakby no wykonane są, czy to jakieś zbrojenia, czy właśnie styropian, czy cokolwiek, są z reguły szkodliwe dla drobiu są wykonane e, na przykład z takiego granulatu, który jest szkodliwy dla drobiu. W większości taki granulat jest szkodliwy, więc warto pamiętać o tym po prostu, żeby e, jeżeli taką sytuację mamy, wtedy odizolowujemy kurki, dajemy im odpowiedni pokarm, sprawdzamy jak kury na to reagują i potem możemy je wypuścić na wybieg. Gwarantuję wam, że po tygodniu dwóch e, sytuacja powinna się e, poprawić, sytuacja powinna się, moi drodzy, e, w miarę ustabilizować. Ok, więc tak to wygląda. Kolejna rzecz, dlaczego może się tak zdarzyć, słuchajcie, to jest duży poziom stresu. Jeżeli Wasze kury się stresują, najczęściej może być spowodowane albo dużą ilością natężonego światła, takiego bardzo jasnego, jasnego które razi, albo po prostu kur, dużo kur jest na bardzo małej przestrzeni. I wtedy one faktycznie, jak będą się gniotły, będzie im niewygodnie, będzie im ciężko, zaczną się dziobać, potem zaczną dziobać inne przedmioty i rzeczy. Jeżeli zobaczą, słuchajcie, że coś się zacznie odrywać, to znaczy, jeżeli będą, bo często mówicie, że macie kurnik murowany i kurki właśnie dziobią. W ścianę, często może im na przykład brakować wapnia, też tak może się zdarzyć, albo innych składników. Nie jest to szkodliwe, słuchajcie, jeszcze w, aż tak w momencie, kiedy to się nie odrywa. Natomiast, jeżeli byłby to na przykład właśnie steropian i on się zacznie odrywać, to kura, słuchajcie, do ostatniego kawałeczka, jak tylko będzie mogła, będzie dziobała ten steropian. No tak po prostu działa ten instynkt. Nie jest to nic dobrego, ale tak to wygląda. Więc tutaj bardzo ważne jest to, właśnie, żeby pamiętać, żeby tutaj kurkom, słuchajcie, starać się te wszystkie składniki pokarmowe dostarczać. A druga rzecz to jest właśnie ten poziom stresu, który jest bardzo często spowodowany właśnie tymi czynnikami, o których powiedziałem przed chwilą. Jak się przed tym ustrzec? Właśnie w ten sposób, o którym Wam tutaj przed chwilą przedstawiłem, staramy się dostarczyć wszystkie składniki, ale tu już się nie będę powtarzał. Kolejna rzecz, słuchajcie, która może się bardzo często zdarzyć i tutaj też myślę, że większość hodowców bym uczulał na to, żeby zwracali na to uwagę mimo wszystko, bo część po prostu to no, stara się nie zwracać na to uwagę, myślę, że to jest bardzo istotna kwestia. Słuchajcie, sprawy bezpośrednio związane z profilaktyką u drobiu. Musimy sprawdzać, musimy weryfikować, patrzeć, jak, słuchajcie, kury reagują. Na przykład na inne zwierzęta. To jest też bardzo ważne, ponieważ może to dostarczyć kurom dużo stresu, przez co kury się dziobią, przez co kury nie są spokojne, i to też może powodować różne później problemy, które u drobiu występują. Także starajcie się, moi drodzy, w wielkim stopniu, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, starajcie się nie trzymać kur z innymi zwierzętami. Ktoś powie, że ja trzymam. Tutaj się zgodzę, natomiast słuchajcie, jeżeli zapewnicie te inne czynniki, tutaj nawet jeżeli będziecie trzymać z innymi zwierzętami, tego problemu nie powinno być, ale jak macie możliwość, to lepiej tego po prostu y, nie robić. Okej, okay. y, kolejna rzecz bardzo ważna, dotycząca właśnie tutaj y, tego, już tak podsumowując. Pamiętamy o tym, słuchajcie, żeby właśnie dostarczyć kurom odpowiedni pokarm, nie powodować stresu, eliminować wszystkie czynniki stresogenne. Też nie jest wskazane, słuchajcie, nawet takie stanie, jak ja tutaj sobie stoję i nagrywam. Robię to można powiedzieć, przede wszystkim na Wasze potrzeby, natomiast mimo wszystko nie jest to wskazane, kury się denerwują, nie jest to nic normalnego, także o tym też, słuchajcie, pamiętajcie. Bardzo ważna kwestia. I co najważniejsze, tak jak powiedziałem, te inne zwierzęta, jeżeli macie możliwość również, żeby kurki były po prostu same tylko i wyłącznie. Okej, okay, więc mam nadzieję, że tutaj wszystkie, na wszystkie pytania, które tutaj zadawaliście odpowiedziałem i słuchajcie, nie ma różnicy, czy to będą ściany w kurniku, czy to będzie styropian, czy to będzie jakiś tynk ze ściany, czy to no, różne, różne tutaj rzeczy mi pisaliście, więc, ale z reguły powody są te same, które tutaj wymieniłem, jeżeli je wyeliminujecie, to najprawdopodobniej wszystko się powinno poprawić, tak jest najczęściej, no i wtedy zwracamy po prostu w głównej mierze na to uwagę i wszystko się powinno już dziać dobrze. Często się to zdarza już u drobiu rozwiniętego, u młodych kur raczej nie, bo one jeszcze muszą się zaklimatyzować, uspokoić, zobaczyć jak to wygląda tutaj u nas, jakie są warunki, wcześniej żyły w innych warunkach, więc tutaj po prostu muszą się do tych warunków dostosować, przyzwyczaić i potem już jest im lepiej. Mogą sobie same jakoś, moi drodzy, poradzić, natomiast tak jak mówię jeszcze wracając do tematu tyczy się to wszystkiego co kury dziobią innego oprócz mówię jajek które same niosą i oprócz samych siebie, bo tutaj mamy już dużo więcej skutków, jeżeli kury się same dziobią o tym już odcinek był, tak zwany kanibalizm albo wydziobywanie piór w pierwszej kolejności, to również może świadczyć o różnych rzeczach, ale to zapraszam właśnie do oglądania tamtych odcinków i tam o tym wszystkim Wam mówię, czym to może być spowodowane. Także zwracajcie na to, moi drodzy uwagę. Jak widzicie, kurki się chowają do. Do środka, głównie dlatego, i tutaj sobie stanęły, ponieważ jest sporo, mamy temperaturę ujemną, a tutaj jest sporo promieni słonecznych, które padają, jest im po prostu cieplej. Także trzymajcie się, moi drodzy, wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, trzymajcie się, cześć.